Dzisiaj porozmawiamy sobie o wyborze plotera. Bardzo często zwracacie się do nas z prośbą o pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu. I to jest naprawdę dobre podejście, bo w takim przypadku możemy porozmawiać o Twoich umiejętnościach, planach na wykorzystanie plotera, możliwościach finansowych, miejscu w pracowni, no i wielu istotnych aspektach, między innymi takich jak język obsługi programu graficznego, możliwości takiego programu, czy potencjał już tego danego urządzenia. Ponieważ często mamy różnego rodzaju wyobrażenia, jak taki ploter działa, no i co może zrobić. No my, jako praktycy, możemy wtedy podpowiedzieć, jak to wygląda w takiej codziennej pracy, w codziennym użytkowaniu. Jak możemy wykorzystać ploter, a do czego może być konieczny, no już zupełnie inny sprzęt. W tym materiale chciałam opowiedzieć Ci o wyborze pierwszego plotera na start, ale także o dostępnych opcjach, gdy ploter już z półki hobbystycznej przestaje nam wystarczać, a Twoja działalność zaczyna się mocno rozwijać. Moim zdaniem na swój pierwszy ploter dobrze jest wybrać sprzęt z półki hobbystycznej. Pozwala on zrozumieć działanie grafiki wektorowej. Ma dość łatwe w obsłudze oprogramowanie graficzne, no a co bardzo istotne, możesz także znaleźć wiele materiałów szkoleniowych, w tym filmów czy tutoriali w internecie. Wiadomo, są to plotery hobbystyczne, no i w niskim budżecie, ale dają na start naprawdę bardzo dużo możliwości cięcia, no i to w szerokiej gamie materiałów. Dobrym wstępem do pracy z tego typu sprzętem jest na przykład model Silhouette Cameo 4. To ploter dość tani, z polskojęzycznym programem graficznym, który jest już na start dołożony do urządzenia w zestawie. Więcej o tym modelu opowiadam też w innych moich filmach, no i w porównaniach, które znajdziecie na kanale. Program tego plotera daje już dużo możliwości samodzielnego projektowania. No i jeżeli poświęcimy no naprawdę mu trochę uwagi, aby nauczyć się z nim współpracować, to ten ploter spłaci się nam dość szybko z nawiązką. Jest to nasz najpopularniejszy model. Prywatnie, jak mam być szczera, to jest to też moje ulubione narzędzie do pracy w tej półce cenowej. Okej, a teraz sytuacja, w której znajduje się wielu naszych klientów. Mamy już jakiś ploter hobbystyczny. Ogarniamy na nim pracę od jakiegoś czasu, no ale pojawia się coraz więcej zleceń. Przydałoby się przyspieszyć tą pracę. Format cięcia przestaje nam wystarczać, no bo tniemy już coraz więcej folii. Przydałaby się też większa precyzja, bo mamy też coraz więcej zleceń, no także od firm. Wiecie, czujemy, że potrzebujemy już sprzętu niezawodnego, na którym mogę liczyć nawet, gdy popracuję on dziennie po kilkanaście godzin. Wtedy lepszym rozwiązaniem niż kupowanie drugiego Cameo czy Cricuta będzie inwestycja w sprzęt z półki wyższej, z segmentu ploterów półprofesjonalnych czy profesjonalnych. U nas w sklepie przetestowaliśmy naprawdę bardzo wiele urządzeń profesjonalnych. Zdecydowaliśmy się wprowadzić markę SkyCut po dziesiątkach godzin pracy na tych urządzeniach. I znowu, mając na uwadze stosunek jakości ceny do możliwości tego sprzętu, ploter z kategorii profesjonalnych moim zdaniem wymaga już jakiegoś doświadczenia, ponieważ ich obsługa jest inna niż ploterów hobbystycznych, a programy do obsługi są mniej ładne, trochę mniej intuicyjne. Dlatego łatwiej jest przejść wtedy z plotera Cameo na SkyCut, no bo już wiemy, czym to się je, jakich funkcji szukać, wiemy, o co chodzi w doborze ustawień. Dla mnie obsługa tych ploterów SkyCut, między innymi ze względu na ekran dotykowy, na polskojęzyczne menu, staje się łatwiejsza niż na przykład w ploterach Graftek, które są stosowane w poligrafii, które także oczywiście są najwyższej jakości sprzętem, ale są także dużo droższym, no i bardziej wymagającym rozwiązaniem, które nie będzie konieczne w każdym przypadku. Plotery profesjonalne, tak jak mówiłam wcześniej, pozwalają nam obsługiwać znacznie większe nakłady pracy. Mają większe pole robocze, a co za tym idzie, są też szybsze, bardziej precyzyjne, no i zdecydowanie bardziej niezawodne,
co w przypadku produkcji zleceń dla klientów no, jest priorytetem, no, co dobrze wie każda osoba, która w Polsce prowadzi własną firmę czy działalność. Wybierając ploter profesjonalny, musimy mieć świadomość, że nie zrobimy na nim wszystkich tych bajerów, które są dostępne w sprzęcie hobbystycznym. Mam tu na myśli złocenia, narzędzia foil quill, glue quill, tłoczenia, no i tego typu dodatkowe akcesoria. Natomiast ploter ten nie uruchomi nam na przykład aktualizacji oprogramowania w środku naszej pracy, no i raczej też nie odmówi posłuszeństwa po całonocnym maratonie cięcia. Teraz, żeby to łatwiej było zrozumieć, powiem na przykładzie. Jeżeli masz firmę, w której robisz dekoracje i naklejki na balony, albo masz firmę, w której robisz kartki i zaproszenia, lub potrzebujesz wycinać naklejki na pudełka, które sama projektujesz i pakujesz w nie swoje rękodzieła. Wtedy śmiało mogę polecić Ci ploter Silhouette Camo 4. On się do tego naprawdę świetnie sprawdzi, no i będzie Ci służył. Ale jeżeli Twoja firma z dekoracjami i balonami zaczyna obsługiwać 10 imprez co weekend, zaczynasz dostawać zlecenia hurtowe na kartki i zaproszenia i ba, rozrasta Ci się oferta i dochodzą już vouchery dla firm. Naklejki na pudełka tego własnego rękodzieła robisz godzinami, bo tych pudełek masz już setki i siedzisz i kleisz te arkusze na maty, no to moim zdaniem w tym momencie jest czas na wybór plotera już profesjonalnego, plotera SkyCAD. Mam nadzieję, że no, łapiecie, o co mi chodzi i jakiego rzędu to są różnice. I oczywiście, jeżeli rozważasz zakup sprzętu i masz jakiekolwiek wątpliwości związane z tym zakupem, to możesz do nas śmiało zadzwonić czy napisać. My zawsze postaramy się dobrać ploter dostosowany do Ciebie, bo wiecie, mamy tych ploterów naprawdę bardzo dużo w ofercie właśnie po to. No, możemy wykonać testy takich materiałów, możemy umówić się na pokaz online, żeby pokazać Wam na żywo, jak dane urządzenia działają. No ale mam nadzieję, że ten materiał właśnie choć trochę rozjaśni Wam całą tą ploterową sytuację i pomoże też w dokonaniu decyzji. Dajcie znać w komentarzach, czy taka ploterowa pogadanka jest dla Was ok, czy się podobało. A jeżeli tak, no to zachęcam jak zwykle do zostawienia subskrypcji, łapki w górę czy komentarza. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!